No, powtórz pytanie. Co by się stało, jakbym teraz kopnął to dziecko i ono by wpadło do wody? Co by zrobił mi jego ojciec, powiedzmy, jak myślisz? Jakby go pochłonęła otwór? Myślisz, że by cię wtedy organki wciągnęły? Właśnie teraz gdzie jesteśmy? Jesteśmy teraz w Zadarzu. Wiesz co potem będzie? Potem ci to wypomnę, by już mówiła, że przeszłabym, tylko coś tam, tylko o. Rejmów, wiesz i trzeba ci znów kolejnych słów, tak łatwo wychodzą ci z ust, ja te swoje, że wpijają się w mózg, jak serce nóż i tył, że boli, to ja wypluwać jak już i jest za późno, już razem nie sięgamy do chmur, nie mogę latać, już nie trzeba mi triur, tylko w dół i nieważne, że oddałbym tyle, żeby cię dotknąć na końcu i na początku jest samotny. Bardzo. Pozdrowienia z Bobotow Kuka, najwyższego szczytu w Czarnogórze. Tacy, brata i ciacia. Ja pozdrawiam wszystkich. Nasza jedna gwiazda szuka tu swojego gniazda i zgasła. Tu każdy żyje, by żyć, ale o sobie już nie wiemy prawie w ogóle nic. Kolejny mit, puste słowo i krzyk, zamknięte okno. Na końcu i na początku jest samotno. Nie obchodzi mnie cały świat i to, że jest gdzieś obok. Darek? Tak, to jest Zagreb. I po prostu teraz właśnie jedziemy. Nie wiemy, co będzie się z nami. Na początku będziemy spać, a potem jedzą. Co nie wiem, że moc jest z nami.